That's the last of the bidders. There's one name left, the handler. Joseph DeMarco. He hides behind his pristine public reputation, but he's as sick as the rest of them. A więc tym akcentem zaczynamy sobie misję i to jest misja poboczna, więc całkiem możliwe, że ta misja będzie bardzo, bardzo, bardzo szybka w Watch Dogsach. I to jest misja z nie osób zaginionych, jak mieliśmy w poprzednim odcinku, ale się napracowałem, jeśli chodzi o ten poprzedni odcinek. Ale będzie to misja z teczkami, czyli z handlem ludźmi. My oczywiście sobie kontynuujemy, a ty możesz zostawić lajka, możesz zostawić suba i możesz wpaść na przykład Instagrama i różne inne linki w opisie. Mam też kanał vlogowy i tam robię vlogi, więc możesz tam wejść. My sobie zaczynamy tą misję poboczną, oczywiście tak samo jak poprzednio, po wykonaniu takich mniejszych, małych misji odblokowała nam się ta główna. One nie były jakieś specjalnie interesujące, żeby ich jakoś turbo pokazywać. Chicago. No dobra, no to musimy, co musimy, zhakować coś. No i takie coś zawsze miałem, jak to hakowałem. To jest taki w ogóle dziwny format, w którym ja muszę ciągle, znaczy muszę, no muszę zawsze, brzmi dziwnie, ale nagrywam, prowadzę, po czym była też dla mnie też przerwa, więc jest przerwa, siadam i jakby się nigdy nic nie stało, więc to jest takie dziwne dość. Okej, okay, mamy jakieś, trwa dochodzenie czegoś. Badanie dowodów. Okej, okay, mam kogoś zhakować. Ale Lucky chce, żebyśmy chronili tego gościa, nie spieprzcie tego. Zlikwiduj DeMarco, zanim skorumpowani gminiarze do... Okej. Okay. Nie mogę do tego dopuścić. A nie mogę w trakcie misji. Shit, man. Potrzebuję jakiejś fury i to fastem. Jakiejś dobrej fury najlepiej, dobra. Mamy tu mapa. Ty, a ja sobie mapę na tabie nie ustawiłem? Nie, chyba to nie w tej grze. Dużo gier gram. To jest cel i nasz cel podróżuje gdzieś tutaj, tak? Okej, okay. Sobie tak ustawię profilaktycznie. Ale myślę, że pojedziemy tą samą drogą, co jadą te chłopy. Czemu? Nie wiem. W ogóle zauważyłem, że chyba miganie w tych Watch Dogsach to nieważne co nie zrobię, to jakby miga i... Wydaje mi się, że to nie jest jakieś turbo stricte moja wina. Mamy gdzieś znacznik, chociaż... Kurczę... Dobra, pojedziemy w prawo. Próbujemy ich dogonić, mamy przecież telefon i możemy wysadzać jakieś tutaj blokady. Jakieś coś tego, nie? Nigdy nie wiem do końca, co to znaczy obezwładni. Bo ja obezwładni rozumiem, że strzelę go w... bazooką, ale to nie wiem, czy na takiej zasadzie to mniej więcej działa. Okej, okay, obezwładni. A! O kurwa, a co to znaczy obezwładni, ty? Chodź tu! Szybciej! Ale kurwa pościg. Szybciej! Dobra. Okej, okay, czyli to znaczyło obezwładni. Szkoda, że zorientowałem się niestety tak późno. Bo całkiem możliwe, że to koniec naszej tutaj misji. Nie uciekniemy, ale zobaczymy. No to, ale to nic więcej? Ja myślę, że interesujące to misje, że zrobię takie tego. Że sobie zrobię tutaj. Zobaczymy, może jeszcze uciekniemy. Coś się tutaj pojawi, kiedy uciekniemy policji. Ale myślałem, że no bo ja robię te misje sobie. Żeby dojść do tego momentu, to musiałem jakby te teczki cały czas robić. I to nie było aż tak łatwe zadanie, jakby się mogło wydawać. To było dość nudne zadanie przede wszystkim. Yeah,
ale zobaczymy. Idziemy dalej. Myślałem, że to naprawdę będą, że to ciekawsze. Znaczy to z zabójstwami było ok, ale brakuje mi tutaj fabułki. I myślałem, że możliwe. Okej. Śledztwo, handel ludźmi. Misja wypełniona. Okej, czyli nie ma nic tutaj więcej. No to wydaje mi się, że niestety, jeśli chodzi o Watch Dogsy, będę musiał sobie tutaj odpuścić te misje poboczne, bo one naprawdę nie są aż tak interesujące, jakby się mogły wydawać. Na przykład tu mamy jakąś misję. I co to jest? O kurde, to ja coś włączyłem, jakieś wpisy. Zhakuj skrzynki CTS w ciągu minut. No i to jest takie właśnie chodzenie właściwie w kółko. Nie wiem, może się uda znaleźć coś jeszcze fajnego w tych Watch Dogsach i sobie to ogramy. Może sobie ogramy online, nie wiem, i to zmontuję później. Zobaczymy, na razie myślę, że to nie jest na tyle interesujące, żeby to robić na odcinkach. Zostawcie lajka, zostaw suba, zostaw komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa.